Ponad 100 osób uczestniczyło w wielkanocnym śniadaniu dla samotnych, które zorganizowała Fundacja Wolne Miejsce. Życzenia i wielkanocne potrawy towarzyszyły świątecznym spotkaniom w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego i Stowarzyszeniu Czerwiec 76. Społeczność Publicznego Przedszkola nr 11 w Radomiu zorganizowała przedstawienie Tradycje Wielkanocne. Poniedziałek, 2 kwietnia, drugi dzień świąt wielkanocnych, Dariusz Osiej. Witam Państwa, zapraszam na Teledziennik. Ponad 100 osób wzięło udział w zorganizowanym w pierwszy dzień świąt wielkanocnych śniadaniu dla samotnych. Organizatorem śniadania była Fundacja Wolne Miejsce. Spotkanie odbyło się w hali Zespołu Szkół Budowlanych. Wielkanoc to czas radości, spotkań w gronie rodziny. Nie wszyscy jednak mają z kim spędzić święta. W ten wyjątkowy czas samotność doskwiera najbardziej. Tak narodził się pomysł, wzorem ubiegłorocznej Wigilii dla samotnych, zorganizowania śniadania dla samotnych. Spotkanie miało pokazać radomianom, że jeśli czują się samotni, szczególnie w okresie Wielkanocy, mogą przyjść i spędzić wspólnie czas z innymi. Chcemy im po prostu pomagać. Chcemy, żeby po prostu te osoby, które są same, mogły spędzić z nami właśnie ten radosny czas, tak jak inni spędzają w gronie rodzinnym radosny czas. Także wierzę, że tutaj też u nas są osoby, prawda, widzicie Państwo, którzy cieszą się z tego, że tu mogą być i są radośni. Na stołach gościły nie tylko produkty zebrane podczas specjalnej zbiórki, która była prowadzona 2 tygodnie temu, ale też potrawy przygotowane przez lokalne punkty gastronomiczne. Nie zabrakło zatem jaj w majonezie, gorącego żurku, wędlin i ciast. Przygotowanie wielkanocnego śniadania zajęło wolontariuszom kilka godzin. Pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy spożywali na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Śniadaniu towarzyszyło odegranie drogi krzyżowej i ukrzyżowania Jezusa. W poszczególne role wcielili się członkowie społeczności chrześcijańskiej. Krótkie przedstawienie miało przypomnieć, z czym związane są święta Zmartwychwstania Pańskiego. Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Chcieliśmy, aby to święto, które dzisiaj jest, Dzień Zmartwychwstania Pańskiego, był przez ludzi wizualnie odczuty i emocjonalnie. Dlatego poprosiliśmy społeczność chrześcijańską, która przygotowała to przedstawienie i myślę, że to jest potrzebne dla tych ludzi, którzy tutaj u nas zagościli, dlatego że często siadamy do stołu podczas świąt i często zapominamy o tym, co to święto tak naprawdę nam daje, prawda? Co nam przynosi, co mamy wspominać, prawda? Z czym jest to związane. Organizatorem śniadania dla samotnych była Fundacja Wolne Miejsce przy wsparciu prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Akcję wspomogli wolontariusze i sponsorzy darczyńcy, lokalni przedsiębiorcy, właściciele lokali gastronomicznych i producenci żywności. Nie zabrakło też pomocy dyrekcji i nauczycieli z Zespołu Szkół Budowlanych. Ponad 2700 zł zebrał Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ulicy Limanowskiego w Radomiu podczas wielkanocnej kwesty, która odbyła się w Wielką Sobotę. Pieniądze zostaną przeznaczone na odnowę zabytkowego nagrobka księdza Michała Kobierskiego, proboszcza parafii farnej w Radomiu i zasłużonego kapłana dla Powstania Styczniowego. W czasie 23 lat istnienia komitet w 34 kwestach zebrał ponad 620 tysięcy złotych. Dzięki tym zbiórkom udało się odnowić 20 zabytkowych nagrobków na najstarszej nekropolii Radomia. Stowarzyszenie Radomski Czerwiec 76 zaprosiło swoich sympatyków na tradycyjne spotkanie wielkanocne. Były wspomnienia, życzenia, ale najwięcej czasu uczestnicy tego miłego, rodzinnego spotkania poświęcili przyszłości. Takie spotkania to okazja do integracji środowiska, zachęta do wstępowania w szeregi stowarzyszenia. Wciąż należy do niego niewielka część osób poszkodowanych w czasie wydarzeń czerwcowych w 1976 roku. Coraz więcej ludzi przybywa, bardzo się z tego cieszymy, że możemy poznać nowe twarze, nowych ludzi, każdy ma swoją historię. No i każdy wspomina, opowiada, jesteśmy, można powiedzieć, bardzo zadowoleni z tego powodu, że ci ludzie do nas przychodzą,
przychodzą, opowiadają swoją historię, a my jesteśmy szczęśliwi, że coraz więcej ludzi skupia u nas się w stowarzyszeniu, ponieważ pod w ówczesnym 76 roku było około 20 tysięcy ludzi, a tutaj, no cóż, no ale stowarzyszenie skupia na dzień dzisiejszy około w granicach ponad 50 osób. Problemów w środowisku osób represjonowanych nie brakuje. Uczestnicy protestu z czerwca 76 roku wciąż czekają na pomoc ze strony państwa. Czekamy od lat na renty specjalne, ale tych rent nie ma. Widocznie chyba dalej będziemy na kolanach, tak jak sprzed 42 lat. Działacze stowarzyszenia zabiegają o wsparcie dla radomskiego środowiska osób represjonowanych. Stanisław Kowalski będzie brał udział w pracach ministerialnej komisji do spraw prześladowanych w czasach PRL. Ostatnio zostałem powołany do rady takiej doradczej przy ministrze Janie Józefie Kasprzyku. Bardzo duży zaszczyt dla mnie. Ta cała uroczystość odbyła się w Belwederze z powołaniem. Bardzo fajnie. Uważam, że co będę mówił, daje mnie i naszemu stowarzyszeniu taką drogę, żeby gdzieś zabrać głos, walczyć o tych ludzi, o ten nasz Radom. W spotkaniu wzięli udział biskup diecezji radomskiej Henryk Tomasik i prezydent Radomia Radosław Witkowski. Tradycyjne wielkanocne spotkanie odbyło się także w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu na lotnisku na Sadkowie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych Radomia, Mazowsza, duchowieństwo oraz cywilni i wojskowi pracownicy radomskiej bazy. To już tradycja, że na świąteczne spotkania w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego zapraszani są nie tylko żołnierze i cywilni pracownicy bazy, ale także kombatanci, wdowy po zmarłych pilotach oraz parlamentarzyści i politycy samorządowi. Od kilku lat wszyscy gromadzą się wokół świątecznego stołu, który stoi w jednym z hangarów bazy. Święta to czas odpoczynku i czas poświęcony rodzinie. Pozwólcie, że z tego miejsca złożę Wam życzenia zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze, smacznego jajka, mokrego dyngusa, choć nie przesadzajcie z wodą, bo jak widzicie na zewnątrz, wbrew tego, co nam telewizja obiecała, jest dosyć chłodno. Dziękuję, wesołych świąt życzę. Życzenia dla pracowników wojskowych i cywilnych jednostki złożyli także radomscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, Radomia, województwa mazowieckiego oraz kombatanci. Pokarmy przygotowane na świąteczne spotkanie w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego poświęcił ksiądz biskup Piotr Turzyński. O świąteczny nastrój zadbała także Orkiestra Wojskowa Radomskiego Garnizonu. Spotkania wielkanocne to tradycja przedszkola publicznego nr 11 w Radomiu. Jak mówi dyrektor placówki Jolanta Tworek, jedenastka jest jedynym przedszkolem w mieście, które wystawia co roku przedstawienie zatytułowane Tradycje Wielkanocne. Witajcie nam goście wspaniali w ten wielkanocny czas, bo dziś tu zaśpiewamy i zatańczymy wam. Alleluja, alleluja, wielka radość w sercach płynie. Spotkaliśmy się dziś tutaj razem jak w prawdziwej rodzinie. Przedstawienie tradycji wielkanocnej jest przygotowywane przez nauczycieli i dzieci publicznego przedszkola nr 11. My robimy to dużo, dużo wcześniej, przygotowujemy się do tych zajęć, przygotowujemy się do tańców ludowych, skąd one pochodzą, jak to w ogóle wygląda. Przygotowujemy stroje specjalne, przygotowujemy specjalne dekoracje. Myślę, że zaangażowani tutaj całe społeczeństwo przedszkola i no myślę, rodzice, dzieci, babcie, dziadkowie. Jest to dla nas bardzo ważna uroczystość, po prostu dla całego naszego społeczeństwa przedszkolnego. Spektakl prezentuje staropolskie tradycje związane z Wielkanocą.
poznajemy zwyczaje, obrzędy, właśnie jakie były kiedyś. Pomagają nam w tym rodzice, kochane dzieci, nawet zaprzyjaźnione szkoły, klasy dzieci. No myślę, że to jest naprawdę tradycją naszego przedszkola od wielu, wielu lat. Społeczność publicznego przedszkola nr 11 liczy ponad 320 dzieci. Przedstawienie tradycji wielkanocnej jest dla maluchów także doskonałą formą edukacji. Myślę, że zanika już tak śmigus-dyngus, zbieranie pieniążków dla kogucika, zbieranie pisanek, chodzenie po domach. Właśnie przypominamy takie tradycje, śpiewamy właśnie. Ale dzieci z jedenastki uczestniczące w przygotowaniach spektaklu doskonale wiedzą, z czym kojarzy się Wielkanoc. Pisanki. Dzielimy się jajkiem. Idzie się z koszyczkiem do kościoła. Baranek Boży. Śmigus-dyngus. Na błękitnej sukience bierze krokusy na ręce, wykąpie je w rosie świeżej i w nowe płatki ubierze. I wszyscy zapraszamy wszystkich. Ta informacja kończy Teledziennik, za chwilę sport i pogoda. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.